W tej części pokażemy, w jaki sposób wykonać wycenę projektu. Wybieramy zakładkę Wycena. Struktura projektu jest wyświetlona po lewej stronie. Jeśli klikniemy w Projekt, rozdzielnica główna, zobaczymy listę elementów, ceny i całkowity koszt projektu. Możemy dodać kilka elementów do wyceny projektu. Klikamy w pole Praca i Wyposażenie. Menu zawiera koszt dodatkowego wyposażenia do montażu, okablowania oraz wyposażenia dla pozostałych. Procent całkowitej ceny zakupu materiału jest ustawiony domyślnie na 4%. Koszt jest również przeliczony na lokalną walutę. Dodatkowe usługi można dodać w zakładce usługi, wybierając dodaj usługę. Możemy dodać opłatę transportową np. w wysokości 1200 zł. W zakładce robocizna możemy znaleźć koszt prac montażowych, koszt prac przy przewodowaniu oraz koszt innych prac. Jeśli wyliczony czas pracy nie jest prawidłowy, możemy go poprawić w polu poprawiony czas. Zmienimy go na półtorej godziny. Stosunek zostaje automatycznie wyliczony, a całkowita cena zakupu poprawiona zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Wybieramy, aktualizuj wybraną lokalizację i zamykamy. Następnie klikamy w pole warunki handlowe. Sprawdzamy, czy cennik jest aktualny. Grupa rabatowa producenta powinna być uzupełniona. Może ona być zarówno uwzględniona w zakładce grupa rabatowa bądź ceny netto produkt po produkcie. Aby zatwierdzić wybieramy pole zastosuj warunki handlowe do projektu i zamykamy. Wybieramy pole sprzedaż, aby wprowadzić ustawienia związane ze sprzedażą. W tym menu możemy zobaczyć strukturę projektu i koszt konkretnej lokalizacji, a także podsumowaną kwotę. Możemy również wprowadzić margines procentowy. Koszt dodatkowego wyposażenia, wszystkich usług, robocizny i tym podobne jest widoczny w tabeli. Na samym dole możemy znaleźć całkowity koszt projektu. Możemy również dodać całkowity margines procentowy. Klikamy Zastosuj zmiany, aby zatwierdzić i zamykamy okno. Po powrocie do strony startowej możemy zobaczyć całkowitą wycenę projektu, po uwzględnieniu wszystkich zmian, a także koszt każdej lokalizacji.